Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Top 10. Wita się z wami Żyżej i kontynuujemy naszą serię. Dzisiejsza nazwa odcinka to Top 10. Rzeczy, które warto wiedzieć o zimie. Materiał został zaczerpnięty ze strony JoeMonster.org. Jedni ją kochają, inni unikają jej jak tylko mogą. Za niedługo po raz kolejny usłyszymy lub przeczytamy, że zima zaskoczyła kierowców, ale to przecież nic nowego. Przy coraz bardziej upalnych latach kawałek srogiej zimy, przynajmniej dla równowagi, nikomu nie powinien zaszkodzić. 10. Kobiece ciało. Męskie postrzeganie kobiecego ciała, zwłaszcza piersi, zmienia się zależnie od pory roku. Z badań wynika, że w zimie panom podoba się najwięcej, a wszystko dlatego, że niskie temperatury wymuszają cieplejsze i grubsze ubranie, które zasłania więcej. A na bezrybiu i rak ryba. Jeśli chodzi o ocenę atrakcyjności kobiecych twarzy, ta pozostaje niezmienna, niezależnie od pory roku. 9. Słońce. W grudniowe popołudnia każdy jeden promyk słońca jest na wagę złota. Z utęsknieniem wypatrywany pomiędzy kolejnymi warstwami zgromadzonego na oknach szronu. Tymczasem to właśnie w grudniu, gdy za oknem ciemno i zimno jak cholera, nasza miła planeta Ziemia znajduje się najbliżej słońca. 8. Największy płatek śniegu. Księga rekordów Guinnessa podaje, że największy płatek śniegu, jaki kiedykolwiek zaszczycił nas swoją obecnością, spadł 28 stycznia 1887 roku w Fort Cooke w Montanie. Rekordzista miał 38 cm szerokości i 20 cm grubości, co trochę odróżnia go od tych, do których się przyzwyczailiśmy. 7. Największy bałwan. Niemal 35 metrów wysokości. Tyle miał największy bałwan, jakiego dotąd ulepiono. Gigantyczna konstrukcja stanęła w lutym 1999 roku w Maine, tym samym pozbawiając wymiarowego pierwszeństwa innego śnieżnego potwora, bałwana z Japonii, który osiągnął zaledwie niecałe 30 metrów wzrostu. 6. Zerwania. Idealny czas na zerwanie? Oczywiście, że zima. Z badań wynika, że w okresie pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a walentynkami pary rozstają się dwukrotnie chętniej niż w innych okresach. Wynika to z jednej strony ze stresu związanego z przygotowaniami, a z drugiej zaś z niskich temperatur oraz braku słońca, które sprawiają, że żyć się jakoś odechciewa. 5. Japońska morela. Chinese plum, czyli w bezpośrednim tłumaczeniu chińska śliwa, a według polskiej terminologii morela japońska. To jedna z niewielu roślin kwitnących w zimie. Występuje w Chinach, Japonii i na Tajwanie, gdzie już w styczniu licznymi kwiatami symbolizuje nadzieję, zapewne na rychłe ocieplenie pogody. 4. Chionofobia. Istnieje coś takiego jak chionofobia, czyli paniczny lęk przed śniegiem. Najbardziej ekstremalni paranoicy tak bardzo boją się ośnieżenia, względnie uwięzienia w śniegu, że wizja ta przyprawia ich o zimne poty, ataki paniki, poczucie zagrożenia i nadchodzącej wielkimi krokami zagłady. 3. Ciepłe kraje. W całej historii zimowych igrzysk olimpijskich ani razu nie zdarzyło się, by ich gospodarzem było państwo leżące na południowej półkuli. Co więcej, żadne nawet nie próbowało ubiegać się o prawo organizacji tychże igrzysk. No cóż, pewnych naturalnych przeciwności losu przecież nie da się przeskoczyć. 2. Za zimno. Dla nas minus 5 stopni to temperatura nie do przejścia. Dobre, no nie?
Jeszcze do niedawna najniższą temperaturą, jaką odnotowano na Ziemi, była ta ze stacji Wostok na Antarktydzie 21 lipca 1983 roku, kiedy termometry pokazały minus 89,20 stopni Celsjusza. W 2010 roku rekord został pobity i wynosi obecnie minus 93,20 stopnia, choć naukowcy twierdzą, że nauka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. 1. Aniołki. Skoro już wiemy, że nasze minus 5 to żaden dramat, może warto poczekać na śnieg, założyć coś ciepłego i spróbować pobić rekord świata w liczbie jednocześnie rzeźbionych aniołków. W 2004 roku w Ontario zebrali się uczniowie kilkunastu szkół, którzy równocześnie wyłożyli się na śniegu i poruszając rękami i nogami wyrysowali jednocześnie, uwaga, 15 851 aniołków. I to by było na tyle w dzisiejszym Top Ten, moi drodzy. Zostawcie lajka, jeżeli Wam się podobało, czy też przemiły komentarz i napiszcie, który numerek najbardziej Wam się podobał, albo o którym nie wiedzieliście. Tymczasem ja Was zapraszam na moje social media, takie jak Snapchat, Instagram czy Facebook. Wszystko znajdziecie w opisie. Dziękuję Wam bardzo. Widzimy się w kolejnym odcinku. Komentował Żiżej jak zawsze. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pa, pa.